Siemano Albatrosy. Dzisiaj opowiem Wam o mikrofonie, który jest lubiany przede wszystkim przez graczy i streamerów. Ale zapewniam, że jego możliwości są o wiele większe. Przedstawiam Wam HyperX Quadcast S. Czym się charakteryzuje, jak wygląda i czy warto go kupić, tego dowiecie się z materiału. Zapraszam. Jak widzicie, ten mikrofon różni się od pozostałych mikrofonów tego typu. Dlaczego? Bo świeci. Nie każdemu musi to pasować, ale mi się podoba. Poza tym istnieje możliwość wyłączenia podświetlenia w aplikacji, ale o tym później. Od tego producenta mamy dwa mikrofony o podobnej nazwie. Jeden to HyperX Quadcast, a drugi to HyperX Quadcast S. Dziś właśnie zajmiemy się tym drugim z dopiskiem S, który różni się od zwykłej wersji w sumie dwiema rzeczami. Pierwsza to podświetlenie, które w tym modelu jest wielokolorowe, a druga sprawa to w zwykłym Quadcaście mieliśmy port mini USB, a tutaj nareszcie mamy USB typu C. Poza tym więcej różnic nie zauważyłem. Zacznijmy od tego, co skrywa opakowanie. Wewnątrz znajdziemy oczywiście sam mikrofon z zamontowanym koszyczkiem zapobiegającym przenoszeniu drgań, podstawkę z gumowymi nóżkami, adapter do statywów z gwintem 3/8 i 5/8 cala, dosyć długi, około 3-metrowy przewód USB-C do USB-A oraz instrukcja obsługi. Warto zauważyć, że nie mamy tutaj oddzielnego pop-filtra, ale mikrofon został owinięty od środka gąbką, która ma go zastępować. Skuteczność takiego rozwiązania jest przyzwoita. Może odrobinę gorsza od standardowego pop-filtra, ale nazwałbym to raczej czepialstwem, bo to rozwiązanie naprawdę daje radę. Całościowo mikrofon jest solidny. Razem ze wszystkim, z podstawką i tak dalej, waży około 700 gram. I prezentuje się świetnie. Wygląda bardzo estetycznie, większa część mikrofonu wykonana jest z metalu, jedynie sama góra, dół i koszyczek przeciwwstrząsowy wykonano z czarnego, matowego plastiku. W tej cenie można się do tego przyczepić. Mikrofon w końcu nie należy do tanich. Na samej górze mamy dotykowy przycisk wyciszania mikrofonu. Po jego tapnięciu wraz z wyciszeniem wyłączamy podświetlenie. I powiem szczerze, że to najlepsze rozwiązanie na wyciszenie mikrofonu, z jakim się do tej pory spotkałem. Na spodzie natomiast mamy pokrętło gain do regulacji głośności nagrywanego dźwięku. Z tyłu zaś znajdziemy coś, co nie jest zbyt często spotykane w tej klasie mikrofonów. Mamy port USB typu C, dzięki któremu możemy podłączyć mikrofon nie tylko do komputera, ale również do smartfona. Do tego znajdziemy również złącze jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek i odsłuchu na żywo. Ponadto z tyłu znajdziemy również pokrętło trybów kierunkowych mikrofonu. Pokrętło pozwala ustawić mikrofon w jednym z czterech trybów pracy. Stereo, w którym możemy nagrać wokale i instrumenty, dookólny, jak sama nazwa mówi, łapie dźwięk ze wszystkich kierunków, kardioidalny, gdy mówimy na wprost mikrofonu i nie chcemy, żeby były wyłapywane inne dźwięki z otoczenia, idealny tryb dla graczy czy nagrywania podcastów, oraz tryb dwukierunkowy. Wtedy dźwięk zbierany jest tylko z przodu i z tyłu mikrofonu, co może być pomocne przy nagrywaniu wywiadów. Quadcast S powinien zadowolić zdecydowaną większość użytkowników. To urządzenie bardzo uniwersalne, które działa poprawnie od razu po podłączeniu do komputera czy telefonu. Nie jest to może urządzenie najlepsze w tym przedziale cenowym, ale równolegle testowałem go z takimi urządzeniami jak Rode NT-USB Mini, Beyer Dynamic Fox oraz Fifine K683B. No i w tym starciu z tymi mikrofonami Quadcast wygrał zdecydowanie. Dźwięk z niego bezapelacyjnie był najlepszy. Czysty, szczegółowy i nie wymagał większej ingerencji w postprodukcji. Bardzo małe szumy, które na upartego nie wymagają korekty. Mikrofon HyperX rejestruje dźwięk o próbkowaniu 48 kHz na 16 bitów. Nie jest to może najwyższa wartość, ale mimo to jakość rejestrowanych nagrań jest naprawdę świetna. Dodam, że cały ten materiał został nagrany właśnie tym mikrofonem i nie został poddany żadnej obróbce. Quadcast S działa w trybie plug and play, czyli podłączamy do komputera i gotowe. Mamy również możliwość pobrania aplikacji na komputer, dzięki której możemy m.in. zaktualizować oprogramowanie mikrofonu, zmienić jego podświetlenie, wyłączyć je całkowicie, czy też wyregulować głośność podpiętych słuchawek. Aplikacja nie jest przesadnie rozbudowana, ale kilka drobiazgów możemy w niej ustawić. Quadcast S to mikrofon dosyć drogi. Jego cena to prawie 700. Czy dużo? No dużo. Ale w tej cenie to naprawdę dobry mikrofon. Być może są lepsze, bardziej znane, typu Rode NT-USB, ale Rode nie świeci. Jeśli chcemy mieć coś innego niż wszyscy, jeśli chcemy się troszkę wyróżniać, to moim zdaniem warto. Bo oprócz kolorowych bajerów dostajemy naprawdę świetne urządzenie, z którego dźwięk jest czysty, praktycznie bez szumów i ma 4 tryby pracy, co czyni go doskonałym narzędziem nie tylko do streamowania oraz nauki,
ale również pracy zdalnej, przeprowadzania wywiadów, konferencji, czy nawet nagrywania muzyki instrumentalnej. Na sam koniec, żeby nie było tak różowo, muszę wspomnieć o kilku małych minusach. Pierwszy, to już wcześniej mówiłem, koszyczek jest plastikowy. Bardzo szkoda, fajnie by było, gdyby był metalowy. Po drugie, odsłuch na słuchawkach nie działa, jeśli mamy mikrofon podłączony do telefonu. Z komputerem nie ma tego problemu, nie wiem czy to wina mikrofonu czy mojego telefonu, no ale musiałem o tym wspomnieć. Trzeci i ostatni mały minus to słabe umiejscowienie portów USB-C oraz jacka 3,5 mm. Troszkę niewygodnie się tutaj kable wkłada, poza tym mikrofon naprawdę godny polecenia. Mi się z niego bardzo dobrze korzysta, jestem zadowolony, mimo że jestem osobą, która raczej szuka minusów. Staram się wyłapywać wady. Nie po to, żeby dopiec producentom, bo oni się raczej mną nie przejmą, ale po to, żeby każdy kupujący wiedział, co kupuje, jakie dany sprzęt ma plusy i minusy, zwłaszcza właśnie minusy, bo o nich często recenzenci nie mówią. Bo jeśli sprzęt mimo kilku wad i tak będzie dobry i godny polecenia, to znaczy, że sam się obronił i nie potrzebuje adwokata w postaci opłaconego recenzenta. To wszystko na dzisiaj, dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli film się podobał, to standardowo łapa w górę, sub i komentarz. Link do tego mikrofonu znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego.